Hejka, tutaj to z codziennyfit.pl i jak zwykle zaczynam live'a i nigdy nie wiem, czy wszystko działa, więc dajcie mi proszę znać, czy mnie widać, czy mnie słychać i czy jesteście gotowi na dzisiejszego live'a, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zacząć ćwiczyć tak, żeby nie umrzeć na zawał, żeby chcieć to robić, żeby mieć jakąś do tego motywację i przy okazji powiemy sobie trochę też o tym, jak zbudować kondycję. Bo to też jest dość istotne w rozpoczynaniu ćwiczeń. Każdy z nas, kiedy zaczyna, to wie, że na początku jest ciężko i na początku mogą być jak... Ojej, coś strzelałam, ale jest, okej. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Ja już odpalam sobie na drugim ekranie siebie, żeby też widzieć, czy wszystko działa. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie. Dzisiejszy live znów konkretny. Chciałabym, żeby to były takie spotkania, na którym mówimy sobie na konkretny temat, bo wtedy myślę, że dużo można z tego wynieść i dużo skorzystać. Widzę, że lecą kciuki i serduszka, czyli jesteście i mnie widać. Super, okej. Okay. Siebie też widzę, więc wszystko jest pod kontrolą. Możemy zaczynać. Słuchajcie, więc zaczynając. Po pierwsze się z Wami witam. Hejka, cześć, Angelika, Patrycja, Renata, widzę, Bożenka jest, super. Bożenka chyba była u mnie na treningu, nie na treningu, tylko na wykładzie teraz, więc witam podwójnie w tym tygodniu. Słuchajcie, cześć, 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 witam Was wszystkich, fajnie, że jesteście. Cieszę się, że udało Wam się dzisiaj znaleźć trochę czasu na nasz mini wykład, mini live, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie właśnie o tym, jak zacząć ćwiczyć, jak nie umrzeć na zawał, jak zbudować swoją kondycję, jak się nie zniechęcić na początku i jakie treningi wybierać, jeśli dopiero zaczynamy. Lub też to na pewno ten live przyda się osobom, które na przykład trenują już jakiś czas, ale nie widzą poprawy kondycji, nie wiedzą, co robią źle i o co w ogóle chodzi. Więc okej, okay, to co? Zaczynamy. Pierwsza rzecz. Dla podstawowych ludzi, czyli jak zacząć ćwiczyć. To jest pytanie, które słyszę co drugi dzień średnio, ponieważ bardzo dużo osób teraz chce zacząć ćwiczyć, sport jest modny, ale nie zawsze wiadomo, jak się za to zabrać i od czego w ogóle zacząć. Więc ja uważam, że zawsze trzeba zacząć po pierwsze od usiądnięcia ze swoim... Usiądnięcia? Boże, znowu zawsze muszę coś powiedzieć. Musicie usiąść ze swoim kalendarzem i zobaczyć, gdzie w ogóle i kiedy możliwe by było ćwiczenie. Dlaczego? Dlatego, że jeden z najbardziej podstawowych błędów jest to, że ludzie chcą zacząć ćwiczyć, mają mega dużo motywacji i zaczynają sobie myśleć, żeby tam ćwiczyć 6 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, po 2 godziny, 3 godziny i w ogóle. Potem życie to weryfikuje i okazuje się, że jest praca, dzieci, szkoła, nauka, problemy i nie ma czasu na te ćwiczenie, motywacja spada, no i się zaczyna od nowa. A nie o to w tym chodzi. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy tak naprawdę nie jest wybranie treningu, ale wybranie czasu i tego, zastanowienie się, czy w ogóle ile mamy czasu na ten trening, ile możemy poświęcić, tak? Więc ja zalecam takim początkującym osobom, które dopiero zaczynają, chociaż 2 razy w tygodniu, a idealnie byłoby, gdybyście ćwiczyli 3 razy w tygodniu. To jest taka optymalna ilość dla początkującego. Oczywiście jak to będzie 2 razy albo 4 razy, to nic się z tego nie stanie i świat się nie zawali, ale idealnie byłoby 3 razy na początek. Jaki czas trwania treningu? To zależy od typu treningu, ale na początku 20-30 minut wystarczy. Wszystko też zależy od intensywności, bo jeśli pójdziecie sobie na przykład na zajęcia zumby czy jakiegoś tańca, to one na przykład trwają 50 minut i to też jest ok, to też jest jak najbardziej w porządku. Także tutaj też zależy od tego, jak intensywny jest trening. Ok, więc to mamy za sobą. Ja uważam, że dobrze jest na początku znaleźć sobie na przykład koleżankę czy kolegę, czy kogoś, kto będzie Was też motywował, z kim będziecie mogli razem sobie robić trening, albo przynajmniej mówić sobie, że byliście na treningu, coś robiliście razem, to naprawdę bardzo motywuje i bardzo dużo osób myśli, że do motywacji potrzebna jest jakaś tajemna wiedza, wiecie, którą na przykład ja mam, bo ćwiczę, albo nie wiem, ma Ewa Chodakowska, albo coś takiego, bo my ćwiczymy, czy tam, nie wiem, jakieś inne, czy sportowcy, czy sportsmenki. A to nie o to chodzi, po prostu trzeba znaleźć malutkie rzeczy, które pomogą tą motywację utrzymać. I tutaj świetnie się sprawdzi jakaś koleżanka, bądź ktoś, jakaś bliska osoba, która z Wami będzie mogła ćwiczyć. Niekoniecznie w tym samym momencie, ale przynajmniej, żeby miała podobny cel, żebyście mogli się nawzajem motywować. Jak Tobie się nie będzie chciało iść, to jej się będzie chciało i odwrotnie. I ostatni taki punkt dla początkujących, który jest bardzo ważny, to to, żeby znaleźć
aktywność fizyczną, która nam się podoba, którą lubimy robić, bo dużo łatwiej się zmotywować do czegoś, co jest po prostu dla nas przyjemne, tak? Jeśli ktoś lubi, nie wiem, maszerować, to mogą się sprawdzić tutaj marszobiegi. Jeśli ktoś woli ćwiczyć coś w grupie, no to świetnie byłoby chodzić na zajęcia fitness. Ale to na pewno wszyscy wiecie, bo dużo razy o tym mówiłam, więc myślę, że możemy przejść do następnego punktu, czyli jakie treningi wybierać na początku. Jest teraz mnóstwo teorii na temat, jaki trening jest lepszy, jaki trening jest gorszy. Dla osób początkujących tak naprawdę teoretycznie każdy trening jest dobry, no bo każda okazja, żeby się ruszać, jest dobrą okazją. Natomiast łatwo sobie tutaj można zrobić krzywdę. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam jako trener, że dla osoby początkującej nie są na przykład treningi z obciążeniem. Nie dlatego, że siłownia jest zła, nie dlatego, że obciążenie jest złe, ale dlatego, żeby zacząć ćwiczyć z obciążeniem, zacząć ćwiczyć siłowo na sztangach, na hantlach, na maszynach, musimy najpierw po pierwsze wzmocnić swoje ciało, a po drugie nauczyć się prawidłowych ruchów, bo bez tego potem będzie problem. Dlatego zanim zaczniecie w ogóle ćwiczyć siłowo, warto zrobić około miesiąca, półtora miesiąca nawet, zależnie od tego, czy wcześniej w ogóle się ruszaliście, czy nic kompletnie. Takiego treningu adaptacyjnego, który wzmocni Wasze ciało, to będzie trening z obciążeniem własnego ciała, czyli bez ciężarów na razie, który przygotuje Was, przygotuje Wasze mięśnie, Wasze stawy, Wasz układ ruchu do treningu z ciężarami, który potem będziecie mogli spokojnie wykonywać, bo on jest jak najbardziej w porządku, ja go jak najbardziej lubię, tylko po prostu nie polecam go dla osób początkujących, bo to się zazwyczaj źle kończy, więc takie jest moje zdanie na ten temat. Innym treningiem, czyli treningiem, który warto wykonywać, byłyby tutaj treningi z masą własnego ciała. Jakie to są z masą własnego ciała? Dużo osób o to zawsze pyta, bo to jest takie pojęcie, które nie wszyscy rozumieją. To są wszystkie te treningi, które polegają na tym, że musicie udźwignąć własne ciało. Czyli wszystkie te ćwiczenia, które mają w sobie pompki, przysiady, przeskoki, wszystko, co polega na tym, że musicie sami siebie unieść. W jakimś tam sensie, tak? Czyli nie mamy żadnego po prostu obciążenia, to są treningi z masą własnego ciała. Dużo lepiej u osób początkujących sprawdzają się treningi na konkretną część ciała niż, na całe ciało niż na konkretną część ciała. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, najważniejsze na początku jest wzmocnienie całego ciała, a do tego przydadzą się właśnie ćwiczenia wielostawowe, ćwiczenia na całe ciało. Natomiast ćwiczenia na konkretną partię ciała przydają się wtedy, kiedy już zaczynamy ćwiczyć, mamy jakiś określony cel, tak, który mamy osiągnąć, ale już jesteśmy trochę wyćwiczeni. I one są bardziej specyficzne, bardziej nastawione na konkretną tą część i do tego, żeby ją tam rozwinąć w jakiś tam sposób. Natomiast na początku najbardziej polecam ćwiczenia na wszystkie części ciała, na wszystkie partie ciała, czyli zamiast na przykład wybierać treningu na brzuch, wybierzcie trening na całe ciało, albo wybierzcie trening na przykład na brzuch, pośladki i nie wiem, nogi, bo to się najczęściej łączy, a tak, żeby jak najwięcej mięśni pracowało podczas tego treningu. Jak się wzmocnicie, jak już osiągniecie pierwsze swoje cele, jak najbardziej potem można rozbijać plan treningowy na przykład na, nie wiem, w poniedziałek ćwiczenia na nogi, we wtorek ćwiczenia na brzuch itd., itd., czyli ten trening split, ale na początku nie ma to żadnego sensu. Kolejna rzecz, na początek zamiast interwałów i zamiast jakichś bardzo intensywnych ćwiczeń, dużo lepiej sprawdzą się zwykłe ćwiczenia cardio, które też są męczące, ale nie są tak bardzo intensywne. Głównie dlatego, że po pierwsze nie jesteśmy jeszcze przystosowani do takich wysiłków najczęściej, jeśli dopiero zaczynamy. Będzie nam za ciężko, możemy sobie zrobić krzywdę. Poza tym ten trening nie będzie tak efektywny, bo nie mamy żadnej bazy wytrzymałościowej i tak jakby bardzo szybko będziemy go kończyć, nie będziemy w stanie zrobić go całego. Nie ma to tak jakby sensu. Lepiej zacząć od mniej intensywnych ćwiczeń i przechodzić powoli wyżej, no bo to się zawsze sprawdza. Okej, dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy w ogóle Was to ciekawi, ponieważ tylko się na razie witacie, więc wiecie. Okej, widzę, że hejka, no ja też się oczywiście witam. Jestem, czytam te komentarze, wyświetlają mi się, także spoko. I myślę, że po takim krótkim wstępie, on jest specjalnie taki krótki, ponieważ bardzo dużo materiałów dla osób początkujących jest na blogu, więc możecie sobie to wszystko tam jeszcze przypomnieć. Ja o tym często powtarzam właśnie po to, żeby każdy mógł to
sobie przypomnieć, zrozumieć, wiedzieć, o co chodzi. Więc to jest w takim mega skrócie, od czego zacząć. Ale jeden z podstawowych problemów, super, cieszę się, że Was to ciekawi, widzę teraz komentarze. Słuchajcie, jednym z takich podstawowych problemów, z którymi spotykają się osoby początkujące, jest to, że nie mamy kondycji, tak? Czyli na przykład chcemy zrobić jakiś trening, ale nie jesteśmy w stanie go ukończyć, nie jesteśmy w stanie zrobić jakiegoś ćwiczenia, przerywa nam bardzo jakiś oddech, tak? Który sprawia, że nie możemy zrobić do końca treningu, jest bardzo ciężko, zaczynamy się zniechęcać. Więc to jest duży problem. Słuchajcie, zanim zacznę mówić dalej o tej kondycji, pytania zadawajcie później. Ja powiem wtedy, że możecie zadawać pytania, bo teraz mi uciekną i nie będę mogła na nie odpowiedzieć, bo te komentarze mi się przewijają do góry. Więc pytanka na koniec, a teraz tak jakby komentarze do tego, co mówię, ok? Więc ja dam znać i będzie dobrze. Dobra. Więc kondycja. Więc przeszkadza nam to, że nie mamy tej kondycji, nie jesteśmy w stanie zrobić jakiegoś treningu, jest ciężko, zaczynamy się zniechęcać, bo do cholery chcemy zrobić jakiś trening, a jest naprawdę okropnie i czujemy się potem jak kupa. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Jak zbudować tą kondycję, żeby być coraz lepszym, żeby móc robić te treningi, żeby czuć się swobodnie w swoim ciele, żeby nie mieć zadyszki, jak się biegnie na autobus? Musimy zwiększyć swoją wytrzymałość. I teraz, wytrzymałość, jak i wydolność, to jest taka cecha organizmu, na którą oczywiście ma wpływ genetyka. Czyli oczywiście, że są osoby, które są bardziej wydolne, bardziej wytrzymałe od innych. I to widać czasami, kiedy na przykład mamy koleżankę, która nigdy wcześniej, nie wiem, nie trenowała, a jest w stanie w ciągu, no nie wiem, od razu przebiec 5 km i nie jest zmęczona, tak? Albo 10 km nawet. A wcześniej w ogóle nie ćwiczyła. To jest właśnie podłoże genetyczne, czyli jedni są bardziej wytrzymali, inni mniej. Natomiast wytrzymałość na szczęście jest taką cechą, którą można sobie zbudować treningiem, odpowiednim odpoczynkiem i żywieniem. Więc jak najbardziej macie wpływ na swoją kondycję, można ją diametralnie zmienić. Są ludzie, którzy z takich kanapowych ziemniaków teraz biegają triatlony i jakieś biegi górskie, biegi, które trwają więcej niż dobę, więc naprawdę jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dużo zrobić, ale do tego potrzebujemy trochę pracy i trochę zaangażowania. Bo żeby nabyć tą kondycję i żeby poprawić ją, musimy zacząć ćwiczyć, to oczywiste, ale musimy zacząć ćwiczyć tak, żeby to stanowiło dla nas jakieś wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że kondycja buduje się wtedy, kiedy zaczynamy nas tak jakby... Boże, zapomniałam słowa, jak zwykle. Jak zwykle nigdy nie może być live, żeby Marta nie zapomniała słowa. Słuchajcie, musimy postawić organizm w niewygodnej sytuacji, w której on musi zmusić się do jakiegoś wysiłku. Oczywiście to jest dalej w ramach tego, co potrafimy zrobić. Nie tam, że jakieś wysiłki, których w ogóle nie jesteśmy w stanie wykonać. Tylko w ramach tego, co potrafimy zrobić. I po pewnym czasie, jeśli kilka razy właśnie damy mu taki wysiłek, na przykład w postaci treningu, tak? 30-minutowego, który jest dla nas wyzwaniem, ale jesteśmy w stanie go całego zrobić. Po jakimś czasie, po odpowiednim wypoczynku, ta wydolność zacznie wzrastać. Zaczniemy zauważać, że nagle trening, który trudno nam było zrobić na początku, teraz zrobimy z łatwością. Jesteśmy w stanie na przykład biec dłużej, nie musimy już maszerować i tak dalej, i tak dalej. Możemy zrobić mniejsze przerwy. To jest właśnie to budowanie wydolności. Świetne treningi, które sprawdzają się w takim budowaniu kondycji, to, co jest oczywiście bieganie, które może być realizowane nie tylko biegiem ciągłym, ale na przykład marszobiegiem. Marszobieg oczywiście wszyscy wiedzą na pewno, bo jeśli czytacie mojego vloga, to ja często o tym wspominam. Biegniemy do pewnego momentu, czujemy, że już nie możemy dalej biec, maszerujemy, odpoczywamy w marszu, znów zaczynamy biec, kiedy jesteśmy w stanie i powtarzamy to kilka razy. Jak najbardziej marszobieg i biegi są to takie dwie dyscypliny, dwa rodzaje treningu, które świetnie poprawiają kondycję, ale poza tym oczywiście pływanie i tutaj mówię bardziej o takim pływaniu w dłuższej, większych długości, tak? Czyli im dłużej, tym lepiej w tym wypadku. Poza tym, rower. Dużo osób pyta o rower. Jak najbardziej rower też może pomóc w budowaniu kondycji. Ważne jest to, żeby ten dystans
po pierwsze albo wydłużać, albo trochę bardziej robić go w bardziej intensywny sposób, tak? Albo pobawić się w taką formę lekkich interwałów, teraz mówię lekkich, a nie jakichś nie wiadomo na ile. Czyli na przykład możemy przez 30 sekund bardzo, bardzo szybko pedałować, bardzo szybko jechać, a potem przez minutę, minutę 30, nawet do 2 minut jechać sobie wolniutko, żeby ten oddech się uspokoił i powtórzyć to kilka razy. Jak najbardziej takie ćwiczenie też będzie budowało kondycję, jak najbardziej rower może się przydać. Przyda się także orbitrek, wiosła, zajęcia fitness też mogą być, jeśli są dłuższe, zumba, step, spalanie. Ja sobie podpisałam trochę, bo stwierdziłam, że będę Wam dzisiaj trochę wymieniać. Treningi w domu jak najbardziej się też przydadzą. Ja na kanale mam sporo tych treningów, które rzeczywiście tą kondycję poprawiają, bo właśnie wymagają tego, żeby te serducho zaczęło szybciej bić, żeby tętno się zwiększyło, więc one też bardzo dużo dają. Ważne jest to, żeby te ćwiczenia miały intensywność średnią, mniej więcej, czyli nie tą najwyższą, na razie średnią. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jesteśmy początkujący, to my najważniejszym dla nas zadaniem jest budowanie wydolności tlenowej. Wydolność tlenową buduje się na takim średnim tętnie około 70%, nie chcę skłamać, około 70% tętna maksymalnego, więc to nie jest interwał, to nie jest maksymalny 100% wysiłek. To jest wysiłek, który pozwala Wam mówić w trakcie, lekko, na przykład biegnąc z koleżanką. To jest tego typu wysiłek i ten wysiłek świetnie buduje kondycję i buduje taką tą podstawową bazę, bazę wydolności tlenowej, która pozwoli nam potem być w lepszej formie. Mam nadzieję, że to wszystko jest zrozumiałe, bo wiecie, jak się mówi na żywo, to jednak nie wszystko da się radę przemyśleć i ja po prostu mówię, a potem nagle myślę, kurde, mam nadzieję, że oni wszystko wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, ile powinien trwać czas takiego treningu na kondycję? Od 30 do nawet 60 minut. Oczywiście wszystko też zależy, tak jak cały czas powtarzam, od intensywności. Jeśli mamy bardzo intensywny trening, to ten trening może być krótszy. Jeśli ten trening jest mało intensywny, jak najbardziej powinien być dłuższy, właśnie po to, żeby budować tą bazę. I teraz, skąd wiedzieć, czy ten trening działa na kondycję, czy ten trening nam ją poprawia? Po pierwsze, są objawy, które możemy stwierdzić za pomocą naszych oczu i naszego czucia. Po pierwsze, to jest lekka zadyszka, potliwość, zmęczenie, ale takie, że właśnie jesteśmy w stanie dalej rozmawiać chociażby trochę z innymi osobami. Wiadomo, że czasami trenujemy sami, więc trudno stwierdzić, czy jesteśmy w stanie rozmawiać, ale na pewno w trakcie treningu wiecie, czy jesteście w stanie się odezwać, czy nie. Powinniście być w stanie się odzywać, prowadzić w miarę ciągłą rozmowę. Takie treningi możemy wykonywać na przykład 3 razy w tygodniu, to jest taka odpowiednia ilość i po około 3-4 tygodniach można zwiększać intensywność, można zwiększać długość, ale zauważycie też efekty. To jest bardzo fajne w budowaniu kondycji, że w przeciwieństwie do odchudzania, czy do zdrowego tycia, czy do pakowania, treningi, które mają poprawić kondycję, przynoszą bardzo, bardzo szybkie efekty. Ciało bardzo szybko reaguje, zwłaszcza na początku, i poprawia swoją wydolność, co jest naprawdę motywujące, kiedy na przykład po tygodniu już widzicie, że ten trening idzie Wam lepiej, a po 2 tygodniach to już jest to dla Was często łatwizna. Oczywiście tutaj też jest kwestia indywidualna, inaczej każdy z nas inaczej reaguje, tak? Jedna osoba będzie szybciej budować tą kondycję, druga wolniej. W grę oczywiście wchodzi też wiek, na pewno osoby starsze będą trochę dłużej, potrzebowały trochę więcej czasu, a osoby młodsze dużo, dużo mniej, ale zawsze się da i nie warto się poddawać. Jednakże, jeżeli po miesiącu i 2 tygodniach, czyli 1,5 miesiąca, nie widzimy efektów, tak? Czyli kondycja się w ogóle nie poprawia, to znaczy, że coś jest nie tak w tym treningu, to nie jest trening, który buduje nam kondycję, być może dlatego, że jest on za łatwy. Często jest tak, że zaczynamy i nie chcemy się zbytnio zmęczyć. Mam bardzo dużo komentarzy pod moim treningiem dla początkujących, że jest on za ciężki. I bardzo dużo osób mi pisze, że fajny trening, ale ja jestem początkująca i nie jestem w stanie go zrobić. Albo fajny trening, ale tak się zmęczyłam, że już chyba nigdy więcej go nie zrobię. O to chodzi, żeby ten trening był męczący. Jeśli on nie będzie męczący i nie będzie wyzwaniem dla organizmu, to niestety nie zbudujemy tutaj kondycji, nie ma takiej opcji. Druga rzecz, która jest bardzo istotna w budowaniu kondycji, to odpoczynek. Bez odpoczynku nie ma kondycji. Dlaczego? Dlatego, że kondycja buduje się w takim procesie, w którym po pierwsze regularnie dostarczamy organizmowi
nieintensywnych, takich wyzwań, bodźców, które sprawiają, że on rzeczywiście zaczyna się do tego przystosowywać, ale jednocześnie musimy odpocząć, bo w trakcie odpoczynku to wszystko ma szansę się tam ułożyć i następuje zjawisko superkompensacji. To jest bardzo skomplikowane, ja zawsze staram się na live'ach używać bardzo prostego języka. Dlatego, że uważam, że każdy powinien to zrozumieć i nie wszyscy z nas skończyli jakieś studia związane ze sportem, czy z wychowaniem fizycznym, czy z biologią, więc jak najbardziej ja używam prostych słów. Więc słuchajcie, jest suma procesów, na które składa się właśnie trening, który sprawia, że ciało się zaczyna do niego przystosowywać, i odpoczynek. Trening plus odpoczynek równa się zwiększona kondycja. Tak to wygląda w uproszczeniu. Tak to działa. Dlatego jeśli wydaje Wam się, że trening jest w porządku, ale dalej nie ma efektów, to być może warto się zastanowić, czy rzeczywiście śpimy odpowiednio, czy odpoczywamy, czy czasami nie jest tak, że się przetrenowujemy, bo to też jest bardzo częsty błąd. Trenujemy za dużo, trenujemy za ciężko, no i nie ma tych efektów, bo organizm nawet nie ma szansy się przystosować do tej sytuacji. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Dobrze. Kolejna partia za nami. Cieszę się bardzo, że są tu osoby, które często oglądają albo moje live'y, albo moje filmiki, bo w ogóle się nie dziwicie, że ja szybko gadam i to jest świetne, ponieważ ja tak zawsze gadam i wy o tym dobrze wiecie. Więc jeśli ktoś jest nowy, to ja się nie denerwuję i nie mam ADHD, tylko po prostu mam taki styl mówienia, który polega na tym, że mówię bardzo szybko i bardzo szybko myślę, ale nie zawsze to wychodzi dobrze. Dobra, nieważne. Słuchajcie, są na pewno też osoby, które są zaawansowane, ale też by chciały zbudować kondycję albo ją poprawić. Tutaj, jeśli jest już ta wydolność trenowa, ta baza dobra, czyli zauważamy, że jesteśmy w stanie, nie wiem, przebiec 10 km, zrobić jakiś cięższy trening, tak? I nie daje nam to jakiegoś super wyzwania, to można się zastanowić nad budowaniem kondycji dalej. Jak to zrobić? Po pierwsze, oprócz teraz wysiłków tlenowych, tych, których mówiłam wcześniej, czyli średnio intensywnych i w miarę długich, można zacząć budować wydolność beztlenową, która razem z tlenową złączy się w takie combo i wtedy będziemy super wydolni i będziemy mieć super kondycję. Warto więc wtedy dołączyć osoby zaawansowane. Interwały, trening powtórzeniowy, oparty też na przerwach, czyli robimy jakieś ćwiczenie. Na przykład, podam przykład biegu, bo po prostu jest mi łatwiej. Na przykład biegniemy 200 metrów z intensywnością 80%, robimy przerwę w 2 minuty, powtarzamy, robimy to 5 razy. To jest trening powtórzeniowy, polegający na powtórzeniach. Więc trening interwałowy, trening metodą powtórzeniową, może być to trening ciągły ze zmienną intensywnością, czyli raz trenujemy szybciej, raz trenujemy wolniej, raz trenujemy bardziej intensywnie, raz mniej, zmieniamy obciążenie. Wszystkie takie, dla osób zaawansowanych, które chcą zbudować kondycję, wszystkie takie aktywności, które wymagają zadziwienia organizmu, będą dobre. To jest taka najprostsza definicja. Czyli właśnie na przykład interwały, gdzie najpierw jest szybko i robimy wszystko na 90%, a potem jest chwila przerwy. Potem znów na 90% i potem znów chwila przerwy. Super, do budowania kondycji zaawansowanych. Tak samo zmienna intensywność, czyli raz robimy bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, potem trochę mniej, potem znów bardzo, bardzo, a potem nagle średnio. Świetna rzecz do budowania kondycji dla osób, które już mają jakąś bazę, ale chcą więcej. Tutaj sprawdzą się oczywiście te same dyscypliny, o których mówiłam wcześniej, ale oprócz tego świetnie też będzie crossfit, trening funkcjonalny, obwodowy, tabata. Co tu jeszcze może być? Także zajęcia fitness, te, które są oznaczone dla zaawansowanych, treningi w domu dla zaawansowanych. Wszystkie te rzeczy będą w porządku i na pewno się sprawdzą w budowaniu kondycji. Okej. Okay. Słuchajcie, jeśli chodzi o kondycję, Boże, jak się szybko uwinęłam, pół godziny, to jak nie ja, to już chyba wszystko. Teraz jest czas na pytania. Już myślałam, że jeszcze coś, ale wszystko już powiedziałam, co sobie wypisałam, po prostu zrobiłam to szybciej niż myślałam, więc teraz jak najbardziej możecie zadawać pytania. Ja jeszcze zajrzę sobie też na poprzednie posty, w których informowałam o live, bo tam też mówiliście mi, że macie jakieś pytanka, więc sobie je zobaczę.
Okej, okay. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Bo nagle przestałam otrzymywać komentarze i się teraz zmartwiłam, ale myślę, że chyba jest okej. Okay. Dajcie znać! Dobra, słuchajcie. Pierwsze pytanie miałam gdzieś, pod tym postem. Pytanie kobiece, czy od treningów może zaniknąć miesiączka? Jak najbardziej, ale raczej nie tyle od samych treningów, co od złego żywienia i treningów. Jeśli trenujemy za intensywnie, jemy za mało, jak najbardziej może nastąpić zanik miesiączki. Warto udać się do ginekologa i warto zorientować się, czy coś nie jest nie tak. Często też zanik miesiączki wynika z zbyt małej ilości tłuszczy w diecie. A tłuszcze są dla nas potrzebne i nie są złe, więc to jest ważne. Natalia pyta, ile razy w tygodniu ćwiczę? Ćwiczę od 5 do 6 razy w tygodniu. Natomiast musicie pamiętać, że ja też trenowałam wyczynowo, więc mam trochę większe wymagania, moje ciało ma trochę większe wymagania niż normalna osoba. Gdybym pewnie nie uprawiała sportu wyczynowo, to bym trenowała 4-5 razy w tygodniu. Od 3 do 5. Od 3 do... No, 3-4. Okej. Okay. Zagubiłam się sama. Dobra. Dobra. Juliana pyta, ile powinno się pić podczas treningu? Od 30 do 60 minutowego. Słuchajcie, tutaj oczywiście ilość płynów, która jest spożywana, jest indywidualna, więc trudno tak naprawdę podać taką odpowiedź, która się sprawdzi w 100%. Natomiast mniej więcej przyjęło się, że około 500 ml to jest w porządku. Oczywiście, jeśli to jest trening bardzo intensywny, albo to jest trening w upale, albo to jest trening właśnie wytrzymałościowy, to można dużo więcej, ale takie pół litra to jest taka bezpieczna ilość moim zdaniem. Dobra. Słucham Was, teraz przeglądam Wasze komentarze, już będę odpowiadać na Wasze komcie. I pojawiły się od razu pytania. Super, cieszę się, że mnie posłuchaliście i wtedy nie zadawaliście, tylko teraz zadajecie. Super. Dobra, odnośnie węglowodanów ze zbóż, czy jedząc 5 posiłków dziennie, w których 4 posiłki zawierają zboża, kaszę, brązowy ryż, płatki owsiane itp., połączone z owocami, warzywami, ewentualnie z kurczakiem, a jeden tylko białkowy, mogę uważać za dobrze dobraną dietę? Czy może 4 posiłki zbożowe z 5 to za dużo? Jeśli chodzi o dietę, to jest to kwestia indywidualna. Wszystko też zależy od tego, jaki masz trening, jakie masz zapotrzebowanie kaloryczne. Trudno mi odpowiedzieć po takim pytaniu, czy to jest dobrze, czy to źle. Natomiast jeśli twoje jedyne źródło białka to kurczak, a jeden białkowy i ten drugi posiłek, no to trochę biednie. Warto byłoby tutaj postarać się o bardziej zróżnicowaną dietę. Bo im bardziej zróżnicowana dieta, tym mniej się prawdopodobieństwo jakichś niedoborów, a poza tym naprawdę dużo zdrowsza opcja. Tutaj jeśli chodzi o węglowodany, to takim źródłem węglowodanów oprócz zbóż mogą być też na przykład bataty, tak? Czy ziemniaki, to też są źródło węglowodanów. Są dobre, ziemniaki nie są złe, to jest mit, więc jak najbardziej polecam. Ale więcej Ci nie powiem, bo niestety to nie jest coś, co mogę odpowiedzieć tak o i bez analizy Twojego przypadku. Dobra, słuchajcie. Ważniejsza jest dieta czy ćwiczenia? Ważne jest to i to, jeśli chodzi... jako trener uważam, że ważne jest 50 na 50, ale jeśli na przykład będziemy trenować, a nie będziemy pilnować diety, będziemy jedli za dużo, to nie schudniemy, jeśli chodzi o odchudzanie. Ale aktywność fizyczna jest naprawdę niebywale ważna, zwłaszcza, że teraz większość z nas ma siedzący tryb życia, który prowadzi do wielu... urazów, kontuzji, ale także chorób. Dlatego warto robić to i to. Ja zawsze mówię, że nie trzeba trzymać diety na 100% i nie trzeba jeść zawsze zdrowo. Można czasami sobie popuścić, ale warto dbać i o ten aspekt, i o ten aspekt, bo jeden bez drugiego nie działa. To znaczy oczywiście schudniemy na przykład samą dietą, bez ćwiczeń, ale to ciało nie będzie takie jędrne, nie będzie ładne, przede wszystkim nie będzie takie zdrowe. Bardzo często też w przypadku, kiedy na przykład stosujemy restrykcyjną dietę, a nie trenujemy i też nie dbamy właśnie o to, żeby była odpowiednia ilość kalorii, to spalamy też tkankę mięśniową, a nie tkankę tłuszczową i naprawdę potem nie wygląda to ciekawie i to też pod względem zdrowotnym nie jest dla nas dobrze. Okej. Okay.
Ewa pyta, czy stretching całego ciała można robić codziennie, czy nie. Tutaj są różne zdania na ten temat. Ja uważam, że fajnie byłoby mieć jeden dzień przerwy od rozciągania, zwłaszcza jeśli jest to rozciąganie intensywne, długie, starasz się, nie wiem, zwiększyć zakres ruchu na przykład do szpagatu. Warto byłoby dać jeden dzień mięśniom na odsapnięcie, zwłaszcza jeśli na przykład łapią cię zakwasy, bo to znaczy, że doszło zakwasy, ponieważ to znaczy, że doszło do mikrouszkodzeń i lepiej dać czas organizmowi, żeby się trochę zaleczył. Okej, kolejne pytanie. Moja siostra ostatnio mi powiedziała, że zrobiłam się szersza w klatce piersiowej. Niedobra siostra, nie można tak mówić. Czym to może być spowodowane? Ćwiczę 4-5 razy w tygodniu. Jezu, to jest właśnie ten typ pytań, na który trudno odpowiedzieć, bo nie wiem jak ćwiczysz, nie wiem co robisz, nie wiem jak wygląda twój trening, ale prawdopodobnie jeśli zrobiłaś się jakąś szersza tutaj w tym miejscu, to być może wynika to z tego, że robisz dużo ćwiczeń na klatkę piersiową, na przykład pompki, czy na barki, bo jeśli barki idą do góry i się robią szersze, no to całe ciało tutaj też wygląda szerzej. Więcej ci nie powiem, bo nie mam więcej danych. Marta pyta, czy mam w planach wydanie jakiejś kolejnej książki lub jakiejś niespodzianki dla was. Zatkałyście mnie! Mam różne plany z różnymi rzeczami dla was, ale nie chciałabym jeszcze o nich mówić, bo dopiero jesteśmy w trakcie z Patrykiem ich omawiania i planowania. Więc jak będę coś wiedziała, to na pewno będę ogłaszała. Jakie ćwiczenia dodać do biegania? Biegam 5 razy w tygodniu, żeby schudnąć i zauważyć efekty. Po pierwsze, jeśli biegasz 5 razy w tygodniu i starasz się schudnąć, a do tej pory nie schudłaś i nie widzisz efektów, to być może wina leży w diecie, więc najpierw trzeba przyjrzeć się diecie. Ale jeśli biegasz tak często, to powinnaś też wzmacniać ciała, więc wszystkie ćwiczenia na całe ciało wzmacniające mięśnie będą odpowiednie. Najlepiej robić je przynajmniej 2 razy w tygodniu, może być po bieganiu na przykład. Justyna, jak być bardziej rozciągniętym? To bardzo proste, należy się rozciągać, tutaj nie ma jakiegoś złotego środka. Niestety z rozciąganiem jest tak, że po prostu potrzebna jest regularność i dość długie... taka cierpliwość i dość długi czas tego rozciągania, bo to nie chodzi o to, żeby w pozycji wytrzymać 10 sekund, tylko przynajmniej 30 w jednej pozycji i powtórzyć ten ruch jeszcze przynajmniej 2 razy i wtedy być może będzie od razu efekt. Do czego służy wydolność tlenowa i beztlenowa? Już Ci mówię. Po pierwsze, wytrzymałość tlenowa, a nie wydolność. Znaczy wydolność, też można powiedzieć wydolność. Wytrzymałość tlenowa przydaje się do wysiłków o średniej intensywności, gdzie głównym naszym źródłem energii, głównym paliwem jest tlen. To są na przykład długodystansowe biegi, średniointensywne treningi, tak? Wszystkie te rzeczy, w których głównym paliwem naszego ciała jest tlen. Natomiast wytrzymałość beztlenowa to są krótkie, intensywne wysiłki, w których używamy zazwyczaj glikogenu i do tego są, nie wiem, interwały, mogą się zaliczyć do takich wysiłków, krótkie zrywy jakieś typu sprinty, to jest wytrzymałość beztlenowa. Czasami trening siłowy może być tak łapany pod to, jeśli na przykład będzie robiony z odpowiednią intensywnością, to też jak najbardziej. Ogólnie najlepiej budować oba typy wytrzymałości, ponieważ dzięki temu ta kondycja jest dużo lepsza i nie będzie tak, że na przykład jesteście w stanie przebiec 10 km i nie sprawia Wam to problemu, ale na przykład sprintem to już nie jesteście w stanie przebiec 100 metrów, bo macie zawał, więc warto ćwiczyć oba rodzaje wydolności. Wytrzymałości. Sorka. Okej, słuchajcie. Monika pyta, czy mogę wykonywać trening bez obciążania kolan, jeśli mam w kolanie zmiany przeciążeniowe? Słyszałam, że taki trening jest bezpieczny dla kolan, ale nie mam pewności, wizytę u ortopedy mam we wrześniu. Monika, niestety, ponieważ odpowiedź ta będzie
sprawiała, że ciąży na mnie odpowiedzialność. Muszę Ci odpowiedzieć, że musisz poczekać do wizyty ortopedy lub wizyty u fizjoterapeuty, ponieważ nie jestem w stanie Ci powiedzieć, czy na przykład coś się nie stanie, czy te zmiany przyciążeniowe nie są tak duże, że nawet zwykłe tam jakieś, nie wiem, ugięcie tego kolana nie sprawi, że coś się stanie. Dlatego ja bym jednak poczekała, nic się nie stanie, naprawdę, jeśli poczekasz, tym bardziej, że wrzesień już tuż, tuż. Można w tym czasie się rozciągać, można w tym czasie dbać bardziej o dietę, maszerować sobie, tak? Więc spokojnie, cierpliwości, lepiej tak zadbać o zdrowie, niż nagle się szarpnąć, robić mimo kontuzji jakieś ćwiczenia, a potem mieć z tego powodu problemy. Okej. Jaki jest najlepszy trening po wysiłku umysłowym? Zależy. Myślę, że najlepszy, ja uważam, że najlepszy jest po pierwsze yoga i pilates, jeśli to był też wysiłek, który powodował u Ciebie stres, więc jak najbardziej takie spokojne treningi typu yoga, pilates, rozciąganie. Może być też trening cardio o średniej intensywności, który też sprawi, że to ciało się rozluźni i jednocześnie jeśli zrobisz to na dworze, to się dotlenisz. Karolina pyta, kiedy pojawi się Twój trening na płycie? Niestety nie wiem. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Czy jest różnica, kiedy się zrobi przerwę w treningu? Chodzi mi o to, czy powinno się robić na przykład 3 treningi w poniedziałek, wtorek, środa i przerwa, czy można to przeplatać? Tak i nie. Teoretycznie nie ma różnicy, czyli możesz robić na przykład poniedziałek, wtorek, środa trening, a czwartek, piątek, sobota, niedziela odpoczywać, ale ja uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie przeplatanie. Nie musi być to zawsze ten sam dzień tygodnia, jeśli o to Ci chodzi. Nie, nie musisz zawsze robić poniedziałki, środy i piątki. Może być poniedziałki, wtorki, czwartki, a następny razem jakoś inaczej. Ale fajnie mieć te treningi rozłożone na przestrzeni całego tygodnia, bo po prostu lepiej to będzie działać, ale też będzie lepiej na Ciebie działać to motywacyjnie. Natalia pyta, ile godzin przed snem powinno się jeść kolację, czy też nie jeść jej wcale. Słuchajcie! Nie jedzenie kolacji, nie jedzenie po 18 i tak dalej, to wszystko to są mity. Można jeść kolację, nic się nie stanie, nie przytyjecie od tego. Dobrze zjeść kolację przynajmniej około 2 godzin przed snem, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie trochę tam to strawić, nie idziemy spać z pełnym żołądkiem i nie przeciążamy wtedy organizmu w trakcie snu. Okay. Słuchajcie, jeszcze jakieś 3 pytanka i kończymy, więc szybko przewijam, żeby było sprawiedliwe teraz do nowych pytań. Czy musli jest zdrowe? To zależy jakie musli. Jeśli ma dodatek cukru, to nie polecałabym, ale takie robione na przykład w domu musli, albo są musli też na rynku, które są zdrowe, bez dodatku cukru czy syropu glukozowo-fruktozowego, są jak najbardziej ok. Ok, słuchajcie. Aleksandra pyta, czy potrafię zrobić szpagat? Nie, nie potrafię zrobić szpagatu. Natalia, kiedy pojawi się zajawka nowego treningu? O, to należy spytać Patryka, który ogląda teraz ten live, więc może Ci odpowie. Ale niedługo powinna się pojawić. Czy od treningów może zanikać miesiączka? Kasia, już odpowiedziałam na to wcześniej, na to pytanie. Czy wystarczą ćwiczenia cardio i zdrowe odżywianie, żeby schudnąć i nie mieć obwisłej skóry? Grażyna, najlepiej robić też ćwiczenia na całe ciało wzmacniające. Jeśli na przykład ćwiczysz ze mną na moim kanale na YouTubie, no to tamte ćwiczenia się mieszają. Czyli ja zawsze dołączam do cardio ćwiczenia wzmacniające, dzięki temu jednocześnie spalasz kalorie, wzmacniasz ciało i je ujędrniasz. Więc warto byłoby to trochę pomieszać, wtedy będzie po prostu lepszy efekt. Ok. Ile w ciągu dnia można ćwiczyć? Rano i wieczorem? Słuchajcie, jeśli chodzi o to, ile można ćwiczyć, to wszystko zależy też od rodzaju treningu. Jeśli ćwiczysz po 15 minut czy po 10 minut, to możesz ćwiczyć nawet 3 razy dziennie, ale po co, skoro lepiej zrobić jeden trening? Chyba, że nie mamy czasu, tak mamy rozłożony dzień, taką mamy pracę, to wtedy oczywiście każdy trening jest dobry. Z drugiej strony, ćwiczenie 2 razy dziennie, na przykład po godzinie, moim zdaniem jest bez sensu. Jeśli nie jesteście wyczynowym sportowcem albo kimś, kto przygotowuje się do jakiegoś konkretnego celu, ponieważ niepotrzebnie przeciążacie swój organizm. I słuchajcie, więcej nie znaczy lepiej, tak?
lepiej zadbać o to, żeby trening był porządny, żeby był dobrze ułożony, żeby uwzględniał całe ciało, niż walić 3 treningi dziennie, albo 2 treningi dziennie po godzinie, tylko po to, żeby spalić jak największą ilość kalorii w ogóle. Nie ma to sensu, prędzej czy później będzie przetrenowanie i będą problemy zdrowotne. Okej. Okay. Słuchajcie, ostatnie pytanko, losuję. Bo tutaj mogę przywijać komentarze. Pum, pum, pum. Okej, okay, słuchajcie. Kurde, większość pytań już odpowiedziałam, albo są takie, które często się powtarzają. Słuchajcie. Nie wiem, na jakie odpowiedzieć. Okej, ktoś pyta, czy kibicuję siatkarzom wieczorem. Jeszcze nie wiem, bo nie wiem jeszcze, jakie są moje wieczorne teraz plany. Oczywiście w sercu kibicuję, ale nie wiem, czy będę śledzić. Okej, to już było, tutaj było. Słuchajcie, będę chyba już kończyć, bo widzę, że pytania się powtarzają. Pytanie, czy zrobisz kiedyś pilates? Ostatnie pytanie dzisiaj, bo już przeglądam i po prostu dużo się powtarza. Na razie nie mam w planach zrobienia treningu pilates, ponieważ ja nie zabieram się za nagrywanie treningów, co do których nie mam uprawnień. Musicie zrozumieć, że każdy trener ma swoją specjalizację i jest wyszkolony w tym, w czym się wyszkolił, tak? Więc to nie jest tak, że każdy trener nagrawam i siłownię, i jogę, i ćwiczenia w domu, i cardio, i interwały, i wszystko, i ćwiczenia dla biegaczy, bo to nie jest możliwe, chyba że zrobił z tego wszystkiego kursy szkolenia i uczył się z tego. Natomiast nie uważam, że jeśli ktoś zna się na wszystkim, to jest ten dobry właśnie. Uważam, że jeśli ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Warto wybierać trenerów, którzy się w czymś specjalizują. Więc ja na razie nie zrobię, chyba żebym kiedyś zrobiła kurs na trenera pilatesu, instruktora pilatesu, ale raczej nie mam w planach, więc na razie na pewno nie będzie tego na YouTubie. Po jakim czasie organizm przyzwyczaja się do cardio? O tym był cały wykład na początku. Po 3-4 tygodniach na pewno już trening, który robisz, jeśli robisz go cały czas, nie będzie taki wymagający i warto wtedy wprowadzić jakieś zmiany. Okej. Okay. Ostatnie pytanie, bo jest mega ciekawe od Ani i kończę, słuchajcie, i kończę. Na ile precyzyjne powinny być zakroki? Na fitnessie w klubie czasami robione są w takim tempie, że aż boję się trochę o kolana. Rozumiem, o co Ci chodzi. Jeśli jest bardzo szybkie tempo robienia zakroku, na przykład na zajęciach fitness, to nigdy nie robimy wtedy zakroku całego, pełnego, tak? Czyli nie schodzimy kolanem aż do samej ziemi. Lepiej zrobić trochę mniej, ale dokładnie dalej, niż starać się schodzić do ziemi i zdążyć jeszcze w tempie, bo to się nigdy nie uda i właśnie może wtedy się zrobić coś złego. Dlatego w tym wypadku po prostu zmniejszasz zakres ruchu, ale robisz tak samo szybko, jeśli chcesz być z grupą. Okej, okay, słuchajcie. To już chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że ten mini wykład odnośnie kondycji i zaczynania Wam się przyda. I teraz taka prośba, żebyście powiedzieli mi, Boże, już się rozpraszam, żebyście powiedzieli mi, na jaki temat chcielibyście następnego live'a. Ja postaram się wybrać najciekawszy temat z podanych i go zrealizować, albo nie, nie najciekawszy. Zróbmy tak, że ten, który będzie miał najwięcej kciuków w górę. I po prostu zrobię ten temat, przygotuję do niego odpowiedni wykład i sobie pogadamy na ten temat, co Was interesuje, bo tak naprawdę po to robię te live'y, tak? Żebyście Wy się czegoś nauczyli. Więc fajnie, jakbyście właśnie Wy może zaproponowali jakiś temat, będę wiedziała, na jaki temat nagrywać. Dobra, słuchajcie, to możecie dawać swoje propozycje, proszę Was, pod live'em. A ja już kończę i do zobaczenia. Hejka!